Hej, 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 cześć, witajcie. Zrobimy sobie teraz takie króciusieńkie, próbne nagranie. Zobaczymy, czy to nam wszystko tutaj stroi. Bo dwie rzeczy spróbujemy sobie zrobić. Po pierwsze, dodamy do tego naszego kulawego utworku jakieś jeszcze parę kulawych instrumentów innych. Na razie wrzuciłem tutaj Opulence, ale spróbujemy też coś innego. No może, co tu jeszcze mamy? Te młotki, malet czy tłuczki. Albo tą lamę, co nam szkodzi. Spróbujemy lamę dodać. I tak, mamy te kawałki, składają się z czterech takich części. To znaczy dwie części, ale dwie części, tyle że powtórzone. To pierwsza część, druga część, trzecia i czwarta. I teraz na Control przeciągniemy sobie tą część tutaj. O. I może, nie wiem, może tego monstera albo coś innego. To wszystko jedno, co chodzi o to, żeby wypróbować. Może nawet to. O. I to przeciągniemy też na Control i tutaj damy. Troszkę za daleko to nam poszło. Nie szkodzi. To chyba też nie jest dobrze synchronizowane, bo to się od tego słupka zaczyna, tu mniej więcej, i tutaj też. I teraz zobaczymy, jak to działa. Tak się mniej więcej trzyma w tym klimacie. Dobra, niech tak będzie na razie. To sobie zapiszemy jako wersja 2, save i zmniejszymy, a otworzymy sobie obrazy i aha, to tutaj może, dobra, wyeksportujemy to. Export, to jest 2, save, rozpocznij, to nam się
wyeksportowało, Ctrl S, żeby to zachować. I teraz mamy tutaj muzyka w dokumenty LMMS Projects. To jest to. Otworzymy w Audacity. O, tak. Okej. I to wyeksportujemy jako MP3. Gdzie go damy? Może do obrazów, żeby to mieć w jednym miejscu na razie. Save. I tak, na razie to tylko też tak na lipę. To zamkniemy bez zachowywania. I w naszych obrazach powinniśmy mieć o, ten. Otworzymy go na moment w parole. Tak, to jest ten. Shut up. I spróbujemy. Tak, tutaj mamy obrazek. O, taki duży. I otworzymy go. Otworzymy go w GIMPie. I dlatego, że te ikonki, które są wymagane do jako okładki do MP3-ek, muszą mieć wymiary 300x300, to sobie wejdziemy do. A może jeszcze najpierw zrobimy. Zrobimy tutaj napis 62, trochę większy. 162, może nie. 120, może zrobimy 120. I na czarno. I tą wersję nazwijmy tak, na lipę tylko tak, żeby wypróbować sobie te wszystkie tutaj manewry. Tak, tak. Dobrze. Może być tak. Milion, tak. A, niech będzie. To trzeba jako export as i to nazwiemy export. I teraz zamkniemy to. Discard. I tutaj otworzymy jeszcze raz w GIMPie. I tą wersję idziemy teraz do image, czyli obraz i scale image. I tutaj zrobimy 300, bo te okładki muszą mieć 300. W tym momencie tutaj trzeba na ten łańcuszek kliknąć i rozkuć to, żeby to nie było, żeby zachwiać te proporcje, które tutaj były. I tutaj na dole też wpisać 300 pikseli.
i scale. Albo nie, chwilowa. Jeszcze zanim to zrobimy, to ciut zamalujemy tutaj to, żeby trochę to inaczej wyglądało. Więc zrobimy tak, to w ten sposób, że do select, a nie, nie do select, tutaj wybierzemy tą różdżkę, fuzzy select, ok, i tu klikniemy to. To nam wybrało ten obszar jasny, biały. I teraz pójdziemy do tej piecząteczki, create clone tool, select copy from an image using brush C. Dobra, to. I zrobimy clone C. Clone, tak. I tutaj to jest troszeczkę fikuśna rzecz, że trzeba wybrać w tym dynamic option, tutaj trzeba wybrać source. Tu, na tą strzałeczkę w dół trzeba kliknąć i pattern. O, i tu pokazuje się taki, taka faktura jakaś i z tych fakturek można sobie wybrać jakąś inną, taka, która ewentualnie by nam pomogła to. I teraz tutaj może ciut mniejszą, size mniejszy, o taki, i sobie troszkę tutaj pomalujemy to, żeby nie, bo to taka trochę jak dziura wygląda ta. Może być krzywo, to nie o to chodzi, żeby to nie jest jakiś rysunek techniczny, tylko po prostu, żeby tak nam tutaj ta białość tak nie wyzierała jak półgąsek zza krzaka. O. Powiedzmy, że tak. Krzywo, bo teraz z myszką to próbuję zrobić, a myszka to wiadomo, jak się nadaje do malowania. I teraz zrobimy ten image, scale image, i zrobimy to 300. 300. Tutaj rozkujemy i znowu tutaj 300 i scale. O, tak nam zrobiło. Dobra, teraz możemy to export as i napiszemy po prostu oklatka. To znaczy okładka. O. Eksport. To. Dobra, to sobie też zachowamy jako nowy plik. Save as. Okładka. Może być. Save. I to zamkniemy. I teraz tą umciacie otworzymy w programiku, który nazywa się Kid3Qt.
I na to przeciągniemy naszą oklatkę. Tutaj, gdzie tutaj przeciągnij, gdzie pisze, przeciągnij tutaj okładkę albumu. O. I to nam się przeciągnęło. Teraz do pliku zapisz, zapisane. I w tym momencie patrzcie, że ta żółta ikonka, która była pod MP3-ką umciacia, nam się zmieniła w coś takiego. Jeżeli to otworzymy przy pomocy odtwarzacza nagrań Parallel, to mamy piękną, nowiusieńką, prosto spod igły okładeczkę naszego prześlicznego utworu zatytułowanego Ciacia. Pewnie się domyślacie, dlaczego on się tak nazywa. Teoretycznie mogło to by się nazywać łup cop cop, łup cop cop. Oczywiście tutaj można było wpisać swoje te parametry w momencie, kiedy to zmienialiśmy w Audacity z Wave na MP3, ale można to zrobić w każdej chwili. No i to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. Trzymajcie się, do jutra. Cześć. Pa, pa. Bawcie się LMMS-em, bawcie się wolnym oprogramowaniem, bo to niewiele kosztuje. Pa, pa.